Drodzy bracia i siostry, dzisiejszy ewangeliczny epizod rozpoczyna się od tego, że Pan Jezus znalazł się dyskretnie w pobliżu nieżyczliwego sobie człowieka i nic więcej. Pan Jezus jest zbyt dobrym nauczycielem, żeby od razu zacząć go pouczać. Wiem, że jego nauka, tak bardzo potrzebna temu biednemu i przemądrzałemu uczonemu w piśmie, odbiłaby się od niego jak proch od ściany. To też Jezus chce tak pokierować sytuacją, żeby jego nauka rzeczywiście dotarła do serca tego człowieka. Właśnie w tym celu Zbawiciel staje dyskretnie w zasięgu uwagi owego uczonego w piśmie. Jeśli on sam zacznie rozmowę, będzie większa szansa na to, że usłyszy tak bardzo mu potrzebne słowa zbawienia. Uczony rzeczywiście podchodzi do Jezusa, ale nie w tym celu bynajmniej, by zaczerpnąć z jego mądrości. Ewangelia wyraźnie zaznacza, że chciał Jezusa wystawić na próbę. Ale Jezus kocha tego człowieka, dlatego nie zraża się jego nie w pełni dobrą wolą. Teraz jego troską jest takie ustawienie rozmowy, żeby ów uczony skorzystał jak najwięcej dla swojej duszy. Otóż każdy dobry nauczyciel wie o tym, że uczeń niewiele się nauczy, jeśli przekazywaną mu prawdę będzie przyjmował w sposób czysto bierny. Dlatego Jezus na pytanie uczonego odpowiada pytanie. Nie chcę dopuścić do tego, żeby ów jałowy uczony był w trakcie rozmowy tylko czysto zewnętrznym obserwatorem prawdy Bożej albo nawet jej sędzią. W ten sposób, dzięki miłości i mądrości, Jezus szybko sprawia, że z tego człowieka spada jego pierwotna zła wola. Niepostrzeżenie dla siebie samego, uczony zaczyna z uwagą słuchać nauki Jezusa, a rozumie ją tym więcej, że pouczenie przychodzi w trakcie rozmowy, której on jest aktywnym uczestnikiem. I tak jest może nawet, to jest może nawet najważniejszy moment dzisiejszej Ewangelii, że o miłości bliźniego Pan Jezus mówił w duchu prawdziwej miłości wobec tego człowieka, który podszedł do niego z nieżyczliwością, ażeby go Jezusa wystawić na próbę. Zatrzymajmy się teraz nad odpowiedzią Pana Jezusa na pytanie, a kto jest moim bliźnim? Zauważmy, że Pan Jezus nie mówi, twoim bliźnim jest każdy człowiek. To byłaby tylko pusta deklaracja, z której niewiele by wynikało. Trudno przecież kochać naprawdę kilka miliardów ludzi jednocześnie. W odpowiedzi na pytanie, kto jest moim bliźnim, Pan Jezus opowiedział przypowieść o dobrym Samarytaninie. Zatem moim bliźnim jest ten oto konkretny człowiek potrzebujący, który znalazł się w mojej przestrzeni. Jest w mojej przestrzeni stale, a może znalazł się w niej całkiem niespodziewanie. I tej przypowieści o Samarytaninie słuchamy podczas mszy świętej, w trakcie której chcemy gorąco modlić się, zawierzając Bogu za przyczyną Matki Bożej Królowej Polski wszystkie sprawy naszej Ojczyzny.
tych spraw jak zawsze jest wiele. Wspomnę w odniesieniu do dzisiejszego fragmentu Ewangelii o jednej z nich, którą żyjemy, wydaje się, mocno, zwłaszcza w tych dniach. Dniach, w których przeżywamy 75. rocznicę ludobójstwa rzezi Polaków na Wołyniu i w południowo-wschodnich partiach Małopolski. Było to wydarzenie, czy ciąg wydarzeń zatrważających. Szczególnie z tak zwaną krwawą niedzielą, która zaistniała 70 lat temu, 11 lipca. Z rana czy przed południem do wielu, bardzo wielu miejscowości polskich, w których Polacy byli zgromadzeni, zwłaszcza na mszach świętych w świątyniach, wtargnęli partyzanci ukraińskiej powstańczej armii i innych ugrupowań, żeby ich mordować. Była to wielka rzeź. Wiele mszy świętych stało się mszami niedokończonymi. Do tego stopnia, że krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, która była już obecna w kielichach mszalnych, mieszała się z krwią męczonych naszych rodaków. Było to męczeństwo w wielu wypadkach niewyobrażalne, dlatego że w cudzysłowie na potrzeby tej rzeźni wymyślono kilkadziesiąt rodzajów nowych tortur. Były to rzezie dokonywane także w gronie najbliższej rodziny. W imię obłąkanej ideologii, że Ukraina ma być krystalicznie czysta, że nie może na terenie Ukrainy mieszkać nikt, kto nie jest Ukraińcem. I tak w ciągu tej rzezi Polaków w kilku tysiącach miejscowości, niektórzy wyliczają ponad 4000 miejscowości, gdzie doszło do mniejszych lub większych aktów przemocy, zamordowano przynajmniej 130 tysięcy Polaków. Możemy zastanawiać się, jak było to możliwe i gdzie tam był ewangeliczny, dobry Samarytanin. Zatrzymajmy się najpierw nad pierwszą częścią tego pytania. Jak to było możliwe? W tego typu działania zbrodnicze zaangażowało się około 40 tysięcy członków ukraińskiej powstańczej armii i ugrupowań pokrewnych innych. Oni stanowili zaledwie 1% całej ówczesnej populacji Ukrainy. Na 40 milionów ówczesnych Ukraińców znalazło się 40 tysięcy takich, którzy do tego typu zbrodni jakoś się dopuścili. 1 na 1000. I w związku z tym to, co zaistniało 70 lat temu, nie może obciążać całego narodu, ale obciąża jedynie ten 1% 1 człowieka na 1000. Bo sam nieraz przekonałem się, jak wiele jest dobra i czystości serca wśród Ukraińców. Czy to, gdy mieszkałem w moich rodzinnych stronach na Warmii i Mazurach, gdzie jest wielu Ukraińców, którzy znaleźli się tam nie z własnej woli na skutek akcji Wisła, czy też gdy jeżdżę systematycznie z wykładami o ikonie na Ukrainę. Kilka dni temu opowiadałem tu o tym, jak pewnego razu znalazłem się w Chmielnickim, przedwojenny Płoskirów, na ślubie i weselu jednego z moich podopiecznych duchowych. Oni wszyscy poza mną byli Ukraińcami.
Byli w większości członkami Kościoła rzymskokatolickiego, ale Ukraińcami. I tak się stało, że w trakcie wesela otrzymałem SMS-em pilną wiadomość, że muszę natychmiast wracać do Polski. W związku z tym poprosiłem o głos i powiedziałem, że muszę opuścić to bardzo pięknie bawiące się towarzystwo. Polskim weselom można pozazdrościć takiej kultury, takiego piękna, takiej głębi niektórych treści śpiewanych, czy też gier, które mają tam miejsce właśnie na weselu ukraińskim. I wtedy wszyscy zebrani na tym weselu uklękli i po polsku odmówili pod Twoją obroną. I potem wszyscy poprosili mnie o błogosławieństwo dla nich. To jeden z wielu przykładów mówiących o tym, jak bardzo, bardzo wielu Ukraińców ma Ewangelię wypisaną w swoim sercu. Ale jest ten jeden promil. Ten jeden promil, w którym objawiło się tyle, tak bardzo wiele zła. I zapytajmy o tę drugą część. Gdzie jest, gdzie był miłosierny Samarytanin pośród tych tragicznych wydarzeń? Było ich wielu. W tych tragicznych wydarzeniach zginęło nie tylko przynajmniej 130 tysięcy Polaków, ale zginęło także około 30 tysięcy Ukraińców. Tych, którzy spieszyli z pomocą Polakom, albo też nie chcieli zaangażować się w realizację tamtej obłąkanej ideologii. I może trochę szkoda, że przez te lata, dziesięciolecia powojenne, gdy na temat rzezi wołyńskiej obowiązywało całkowite oficjalne milczenie, ani w ostatnich dziesięcioleciach, że nie znaleziono sposobu, żeby dostrzec i wynagrodzić tym Ukraińcom, którzy w tamtych tragicznych okolicznościach spieszyli mordowanym, czy mającym być mordowanym Polakom z pomocą. Bo to być może pomagałoby także całemu narodowi ukraińskiemu właściwie uporać się z tą kwestią. Nie wszyscy pomagali, ale w Ewangelii Jezus dziś mówi też, że nie każdy pospieszył z pomocą temu, na którego napadli zbójnicy. Tych, którzy będą chcieli pomóc w sytuacji granicznego zagrożenia, zawsze jest mniejszość. Ale oni są. Tak jak jest ten ewangeliczny, miłosierny Samarytanin. Zechciejmy więc wynieść z dzisiejszej liturgii tę świadomość, że ta dzisiejsza przypowieść o miłosiernym Samarytaninie to nie tylko powieść sprzed tysiącleci, ale jest to coś, co realizowało się także pośród różnych wymiarów tragizmu II wojny światowej. Jest to coś, co może się realizować także i teraz, bo potrzebujący pomocy pośród nas zawsze jest przynajmniej trochę. Amen.